Obudź się, Polsko ma. Proszę Państwa, tutaj na Mazowszu, rzeczywiście nad Wisłą, Polska powinna się obudzić. 16 dzień maja, audycja aktualności dnia. Rozpoczynamy od wspomnienia dzisiaj liturgicznego tego dnia, który w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego obchodzone jest święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. To właśnie Episkopat Polski wprowadził 40 lat temu. Jaka była historia, to już zaraz się dowiemy. I dzisiaj także obchodzimy uroczystość świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski oraz archidiecezji warszawskiej. Bardzo ważnego patrona, który mówił, prosił, że trzeba do niego się szczególnie modlić i zwracać w sprawie naszej ojczyzny. Naszym tutaj gościem i komentatorem tych właśnie uroczystości jest ksiądz profesor Jan Machniak z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Ksiądz profesor jest znany nam, więc witamy serdecznie na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże, kłaniam się Ojcu i wszystkim słuchaczom Radia Maryja. No właśnie, jak to było? Episkopat Polski wprowadził to święto 40 lat temu. W jaki sposób? Radio Koncita. To sprawa Soboru Watykańskiego II, ale ta sprawa dojrzewała znacznie wcześniej. Tak się wydaje, że w sercu prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, dzisiaj sługi Bożego, który oczekuje na beatyfikację i wszyscy modlimy się o to, żeby rzeczywiście rychło został ogłoszony, błogosławiony z Kościoła. Prymas tysiąclecia i jego doświadczenie Matki Bożej jest czymś niezwykłym, bo rzeczywiście wszystko postawił na Marię, tak mówił prymas tysiąclecia, ale też on dokonał takiej interpretacji obecności Matki Bożej w dziejach naszego polskiego narodu. I to doświadczenie, polskie doświadczenie, znam już na Sobór Watykański II, który odbywał się w Rzymie w latach 1962-65. Pominy zwołany przez papieża Jana XXIII i doprowadzony do końca przez Pawła VI. I w czasie Soboru, w czasie jednej z tych sesji, prymas podzielił się właśnie tym, że chciałby, prosił do ojców Kościoła, żeby oparli taki tytuł dla Matki Bożej, tytuł Matki Kościoła, Mater Ecclesiae. I o dziwo spotkało się, ta jego propozycja spotkała się z dużym odzewem ze strony biskupów, kardynałów, całego Kościoła powszechnego. I to trzecia sesja, która miała miejsce w listopadzie 1964 roku, zadecydowała o tym, że papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła i powierzył jej cały rodzaj ludzi. Potem stopniowo etapami to święto było wprowadzane w Kościele. Papież Paweł VI, tak zwanym kredo pawłowym, wyznaniu wiary, też mówił o tym, że Matka Boża była u samego początku Kościoła, bo wczoraj przecież słuchaliśmy w czasie czytania dziejów apostolskich. Święty Łukasz, autor dziejów, mówi o tym, że w wieczorniku byli zgromadzeni uczniowie, apostołowie, razem z Maryją, Matką Pana. I to na nich wstąpił Duch Święty, na Maryję i na wszystkich apostołów. I tak zaczął się Kościół. Kościół wieczornika po zesłaniu Ducha Świętego poszedł w świat. Matka Boża towarzyszyła, jak mówi tradycja, świętemu Janowi. Tu święty Jan ciągle się nią opiekował. Ale w sensie takim duchowym jest obecna u początku Kościoła. Stąd właśnie ten tytuł. Stąd właśnie to wezwanie w Polsce 4 maja 1971 roku. Kościół po raz pierwszy świętował, wprowadził ten tytuł do kalendarza liturgicznego i dzisiaj poniedziałek po zesłaniu Ducha Świętego, jak mi się mówi o drugi dzień zesłania Ducha Świętego, Zielony Świątek, dzisiaj już mówimy pierwszy dzień roku tego tak zwanego czasu zwykłego, ale właśnie wchodzimy w ten czas zwykły po wielkich wydarzeniach paschalnych razem z Matką Bożą. Ona jest takim znakiem dla nas obecności Kościoła na świecie, Kościoła, który nie zamyka się w wieczorniku, ale wychodzi na zewnątrz. No właśnie, a w sumie takie dziwne, prawda, na pierwszy rzut oka, że a w tym lat trzeba było czekać, żeby ten tytuł i tak się zadomowił, był oficjalnym tytułem, ale no widocznie tak się dojrzewał i to refleksja teologiczna, że w Soborze to się dokonało.
To znaczy, trzeba powiedzieć, że Matka Boża faktycznie była czczona jako no, przede wszystkim Teotokos, Matka Boga, Boga Jezusa Chrystusa, Boga Człowieka. I sobór w Efezie ogłosił zaraz na początku V wieku kontrolę dogmatyczną, ale ta jej obecność w Kościele w różnych przedstawieniach, w różnych obrazach, figurach, świadczy o tym, że zawsze Maria odgrywała ważną rolę w życiu katolików, w życiu ludzi wierzących, w życiu uczniów Chrystusa, w życiu wiernych. Papież Benedykt XVI jeszcze jako kardynał Ratzinger raporty o stanie wiary, a tutaj takie znamienne zdanie. Tam, gdzie jest Maria, tam jest Kościół. Tam jest poprawna wiara Jezusa Chrystusa w tej sytuacji no, różnych błędów, czy różnych nadużyć, nawet tak by trzeba było powiedzieć. Wydaje, że to bardzo ważne zdanie papieża Benedykta. A jeśli popatrzymy na Jana Pawła II, to jego Totus Tuus, które jakby dopełnia tego wielkiego zaufania Matce Bożej, jakie widzieliśmy u prymasa tysiąclecia. To pokazuje, że Kościół, ale też w tym wymiarze szerszym, uniwersalnym, bo to już rozwój sił Jan Paweł II, to już jest papież końca XX wieku, początku XXI wieku. To jest ta ochrzeczność, uniwersalność. Myślę, że to nie tylko nasze polskie doświadczenie, ale doświadczenie całego Kościoła. I też taki papierek dla Kościoła, gdzie jest rzeczywiście ta prawdziwa wiara. Tam szukamy zawsze obecności Maryi Matki Bożej. To święto dzisiejsze jest przeżywane rzeczywiście z taką wielką radością, bo nie jest to święto obowiązkowe, ale w naszych kościołach widziałem tutaj w Krakowie i potem jeszcze byłem przed południem w parafii Jaśkowice koło Strawiny i widziałem, że ludzie świętują, celebrują to wydarzenie. Też właśnie w Polsce, ale myślę, że i w innych krajach, w Polsce szczególnie, wiele kościołów, tych nowych kościołów budowanych w ostatnim czasie nosi tytuł Maryi Matki Kościoła. To określa tą obecność Matki Bożej w życiu również i współczesnego kościoła, tego kościoła, który ma dzisiaj swoje problemy, nowe problemy, bo widzimy, jak Kościół XXI wieku musi to wyraźnie dawać świadectwo Jezusie Chrystusie wobec różnych trendów, jakie pojawiły się w kulturze, ale też w polityce, w ekonomii, w gospodarce. To, co tak mocno podkreślał się święty Jan Paweł II. Widzicie Państwo, że Warszawa to w drodze zawsze do kościoła rzymsko-łacińskiego, rzymsko-katolickiego. Przez Warszawę to i Makryna Mieczysławska, przez Warszawę to i Żydów przepędzili do Łodzi, aż z Anglo-Ameryki Białystok tu przez Warszawę musieli jechać. Czyli, że widzicie Państwo, przez Warszawę wszystko, tu handluje się majtkami, stąd jadą kraść kożuchy, futra, różne rzeczy, jeszcze mało im, jeszcze więcej, aby więcej. Tutaj mafie są na napęczki, kłamcy, oszuści, salcesony, napęczki. Warszawa wszystko, Warszawa Warsisawa, Warszawa mydło i powidło nad Wisłą, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Zapraszamy do Warszawy, można się dobrze poczuć, kto się dobrze rozpycha, to na pewno się będzie radował, na pewno się będzie cieszył. Linia myśli. Klimat bardzo polski, bo święty Andrzej Powola, patron polski. Jesteśmy w Polsce, Radio z Polski, Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra, nadaje z Polski. Jakiś tam jest rzeczywiście Andrzej Bobola takim, powiedziałbym, prorokiem z jednej strony tej wierności Bogu, ale to taka rzecz, która nieraz nam umyka. On był autorem tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, które stało się potem inspiracją dla prymasa tysiąclecia, tych nowych ślubów, które prymas napisał w
czasie tego odosobnienia, czy zniewolenia, czy też był zamknięty w więzieniu. Różnie to więzienie wyglądało, ale nie mógł się na pewno kontaktować z kościołem, któremu służył. I właśnie nawiązał do tych ślubów Jana Kazimierza, a za tymi ślubami stoi Andrzej Bobola. Człowiek, który pochodził ze szlacheckiego rodu, z Małopolski właśnie, który wstąpił do jezuitów i dał to niezwykłe świadectwo swojej wiary, bo ewangelizował na wschodzie, tam gdzie następowała ta konfrontacja pomiędzy kościołem katolickim i prawosławiem. I ta jego wierność była niezwykła, poniósł przecież śmierć męczeńską za to, że był wierny Chrystusowi. Ja myślę, że dzisiaj jest takim szczególnym znakiem, ale to, że on wtedy właśnie był we Lwowie i on jakby no podpowiadał królowi, pomógł w tym zredagowaniu ślubów lwowskich, które dzisiaj nazywamy ślubami jasnogórskimi. One oczywiście zostały zmodyfikowane, przepracowane przez prymasa tysiąclecia, dostosowane do nowej sytuacji, bo czasy się zmieniły 300 lat temu. Zagrożenie, jakie się pojawiło w Polsce, to było zagrożenie no, ze strony potoku szwedzkiego i tych, którzy osłabili także Rzeczpospolitą. Także to są takie znaki, bym powiedział, dla nas Polaków szczególnie ważne, bardzo, bardzo istotne, bo idziemy tą drogą zaufania Matce Bożej, pierwszy hymn Polski Bogu Rodzica, wspierany w okolicznościach, ale też pod Grunwaldem. To jest przecież też taki znak niezmiennej wierności Jezusowi Chrystusowi, właśnie na wzór Matki Bożej, na wzór niepokalanej. No i to też dzisiejsze przypomnienie, że my trzeba nam się ciągle modlić za naszą ojczyznę. I też pamiętamy początek modlitwy też w sposób szczególny, kiedy rok temu, tak? Dokładnie rok temu, w święto, czyli dwa lata temu, bo właśnie święto świętego Andrzeja Boboli modlono się tam w miejscu na Podkarpaciu, prawda, o zmianę w naszej ojczyźnie, tam byli obecni parlamentarzyści, no i potem taki, prawda, to jest zbieg okoliczności, że wybrany został prezydent, który ma właśnie takiego patrona. To też o tym tak, pamiętam. Tak, rzeczywiście, no, w naszej historii trzeba powiedzieć, że wiara splata się z dziejami naszego narodu w sensie takim pozytywnym, bo zawsze pojawia się u nas ten sygnał, czy to czerwone światło, żebyśmy nie popadli w nacjonalizm, katolicyzm i nacjonalizm, ale nie bał się tego prymas tysiąclecia, nie bał się tej katolickości, maryjności Jan Paweł II i wtedy, kiedy Kościół zawierzał Matce Bożej. Dlatego właśnie patrząc na świętego Andrzeja Bobole i wsłuchując się w ten tekst ślubowań dziejów jasnogórskich, myślę, że ze spokojem możemy iść tą drogą i też modlić się za prezydenta, a modlić się też za parlamentarzystów. Ja wspominam dzisiaj, rozmawiałem nawet z moimi znajomymi, wizytę pani premier ojca świętego Franciszka. No, powiem szczerze, taką dumą oglądałem takie wydarki, które tu pokazano z Watykanu jeszcze 9 tygodni chyba w sobotę wieczorem, bo to pokazuje, że można, żeby się nie bać tego, że to takie mówienie, że moją wiarę zostawiam za progiem mojego domu, kiedy wychodzę na zewnątrz, to nie mogę przyznawać się do mojej wiary. Wiara jest czymś bardzo pozytywnym. My to widzimy. Widzimy na przykładzie siostr świętych, błogosławionych, sług Bożych, ale też na przykładzie wielkich polityków, hetmanów, królów polskich, którzy nie wstydzili się swojej wiary, którzy nie bali się tego. I dzisiaj wobec tych różnych manifestacji, tego wołania o to, żeby państwo przypadkiem stało się religijne, że musi być laickie, bo nie wiadomo co. A więc nie byłoby tego państwa takie, jakie ono dzisiaj jest. Jedynie głęboka wiara. 123 lata rozbiorów niewoli. Dzisiaj obojętnie czy wierzący historyk, czy niewierzący powie, zachowaliśmy Polskę dzięki wierze naszej katolickiej, dzięki temu, że modliliśmy się w kościołach w naszym ojczystym języku, narodowym języku, a lata komunizmu, a
którzy byli tak zwanymi dysydentami, gdzie wygłaszali swoje reparaty, gdzie przychodzili na spotkania. Ja pamiętam latający uniwersytet w Krakowie Michał i Puronia, którzy właśnie potem przychodzili do kościoła i w tym szaletynu, czy w innym kościele wygłaszali swoje reparaty. Trzeba to dzisiaj przypominać, bo kiedy widzimy manifestacje chodów czy innych ludzi, to sobie pytamy się, jaką mieliśmy to w naszej historii, tak łatwo jest zaśpić ludziom. No tak, i też chcę, żeby to wyjaśnić, że oni wyszli ze środowisk, którzy nie doczepili się w tym momencie, prawda, na doczepkę, skoczyli tak na podwyższeniu i tutaj były tylko takie omamy, że to są związane z artystami. Ja sam, ojcze, drogi słuchacze, Radia Maria, ja sam chodziłem na te wykłady. Jeden z nich, kolega nawet był aresztowany jakoś tak w nocy, kiedy chyba Pan Bóg mnie ochronił przed niebezpieczeństwami, ale pamiętam, jak ważna wtedy była nasza wiara, jak ważny był ten dzwon, Zygmunta, który dzwonił 16 października 1978 roku. Jak ważny był ten moment, kiedy był zamach na Ojca Świętego, bo przez to niedawna rocznica, 13 maja, i kiedy znowu ten dzwon wzywał wszystkich nas do modlitwy, czyli trzeba przypomnieć o tym, że my też nie jedno, możemy być jedno. I wtedy taką odwagą popatrzeć na siebie, a nie żeby patrzeć na siebie jakimś takim wzrokiem złym czy niechętnym. Właśnie dzisiaj o tym mówię, dlatego że to święto naszym Kościoła przypomina nam wszystkim o tym, że jesteśmy w tym jednym domu, a Maria jest naszą matką i każdy ma swoje problemy. Dzisiaj te problemy to jest problem pracy, to jest problem przyszłości młodego pokolenia, tych młodych, którzy maturę piszą, tak jak wyśpią kasztany, więc wiadomo, że ten czas jest taki intensywny matur. Potem trzeba będzie wybierać dalsze studia. Jest dużo tych lęków, niepokoju, nie wiem, czy o tym wszystko dzieje na świecie, ale właśnie to nauczanie, żeby postawić na fundamencie wiary tą swoją przyszłość, żeby się nie dać. Tak, oczywiście. I to, co już kończę, bo chcemy dać te tematy, podejrzewam, na pewno nadzieję, że premier rządu mówi, wtedy w Polsce zapanowała moda na rodzinę, prawda? Czy to jest też dające nadzieję, bo tam, gdzie rodzina, to jest przyszłość, tam także jest kościół. To było tak ośmieszane, także tutaj w Warszawie widzicie Państwo modły katolickie, rzymsko-łacińskie, stara Europa, stara wiara, stary papież, stary tramwaj, stare wszystko, a ja przyjęłam prysznic hinduski, tak, dla odmiany. No bo tutaj w Warszawie jest taka wielokulturowość, że wiecie Państwo, Żydzi, katolicy, no i przyjęłam jeszcze prysznic hinduski. Jeszcze mogą wilki przejechać, nie stąd. Proszę Państwa, no w Anglo-Ameryce Białystok to jest całkiem co innego. Tam są Arabowie, Niemcy się pojawiają, bardzo dużo jest prawosławnych, czego tutaj nie ma, ani mormonów, ani ewangelików, ani prawosławnych, ani świadków Jehowy w Warszawie nie ma, no bo to wiadomo, że Warszawa to jest taka moherowa po prostu. Stara wiara, stara Warszawa, stara moherowa wiara, stary papież, stary tramwaj, stare wszystko. Zareagowało na jeżdżący dla koalicji PO-PSL niestety bardzo dobrze audycję. Przy muzyce z kabaretu Szpilka. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Przy muzyce z kabaretu Szpilka. Kabaret Szpilka. No zawsze pierwsze miejsce zdobywa. Witamy na antenie Radia Maria. Kłaniamy się, panie pośle, panie doktorze, a tutaj zdaje się pan z kształtem wojskowym, ale myślę, że to bardzo dobrze, bo są te sprawy tutaj połączone. Witam ojca, witam słuchaczy. Szczęść Boże. Rzeczywiście ta sprawa ma także wątek ekonomiczny, ale do tego za chwileczkę dojdziemy. Rzeczywiście, jak ojciec zauważył, to jest list byłych ministrów obrony narodowej. No, większość związana z platformą Komorowskich, Szkolski, czy ostatnio minister Szymoniak, Bogdan Klich. Także Janusz Oleszkiewicz,
Unia Wolności, jeszcze istniejąca partia i wreszcie Janusz Janka, SLD. Są to wszyscy ministrowie, którzy odpowiadali za te sprawy obronne po roku 1989. Rzeczywiście ten audyt i mocne stwierdzenia ministra Macierewicza musiały spirytować tych ministrów, bo tak naprawdę to jest obciążenie ich odpowiedzialności za stan polskiej armii. Zresztą minister Macierewicz przeprowadził ten audyt bardzo profesjonalnie i bardzo profesjonalnie. Starał się dotrzeć do opinii publicznej. Na początek spotkał się z posłami Komisji Obrony Narodowej, Sejmowej Komisji. Radio Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby, Langstrom Extra, stąd z Warszawy nadaje z Polski, z Nadwisły. Tutaj stara wiara, stary papież, stary tramwaj. W drodze do Rzymu zresztą, jak papież umarł, to każdy mógł pojechać na pogrzeb też. Wycieczka za darmo, prawie, proszę, i blisko na południe, prawda? Natomiast tam z Anglo-Ameryki Białystok, to mało kto jeździł, bo tam w Anglo-Ameryce Białystok są w ogóle ludzie prawosławni, prawo i sprawiedliwość, prawosławni, prawi, dobrzy, gościnni. A tutaj to wiesz, o, Litka przyniosła ciasto, kawałek torta i masz manipulując, że to od Ewki Grecja, od wielkiej Ewki Grecja. Ja mówię, dobra, pocałuj de bobra. Ja słodyczy tak bardzo teraz nie jadam, nie przepadam i sama prawie całe ciasto zeżarła wczoraj. I tak przyniesie, kto daje i zabiera, to się w piekle poniewiera. No tacy są moherowi, taka jest Warszawa. Takie są salcesony, jakby dały i zabiera. Wciąż na dorobku, biedne, nie mają. Udają, że nie mają, wycyganiają, wyłudzają, a to, że niepełnosprawna, a to, że braczka niepełnosprawna na Nowym Świecie, krakowskie przedmieście, przepędza ludzi, bo musi w pierwszym siedzeniu, w autobusie, w tramwaju, wszędzie pierwsza, wszędzie najważniejsza, głupiochytra, najmądrzejsza siedzieć, być. Potem wylatuje z autobusu z wyciągniętą ręką, żebrze. No taka wersja. Oszukują siebie. Bez uczuć, brak uduchowienia. Módlcie się do Jahwe, może Jahwe wam pomoże, bo wyrzucono Jahwe, to znaczy no klechy wyrzuciły tetragram JHWH, imię Boże Jahwe, słowacki pisał Jehowa, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, no to właśnie jest to imię, do Jahwe, do Jehowy się modlić, drugie przykazanie tu, wróć drugie przykazanie, bo w katechizmie to już nie ma, powinno być. A Bóg nie da drwić. Zupełnie nie da, bo odsunięty od swoich obowiązków, zresztą działo się to też w innych okolicznościach, generał, wiceminister obrony narodowej tamtej ekipie, wtedy kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, tą wschodnią jej część, to my pamiętam, że bywał w mediach i mówił, co odbiło się tam w Polsce, że kiedy Moskwa zaatakowała Polskę, to jej wojska w ciągu 3 dni były w Warszawie. To była zimno w Warszawie, zimno w Polsce, prosto z Polski. Radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra, prosto z Polski. Radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra, prosto z Polski. Donalda Tuska. Więc ten stan armii był znany i naszym poprzednikom, natomiast no jakoś specjalnie się tym nie przejmowali. Radio Conchita. Z naszego potencjalnego przeciwnika, przecież no, nieprzyjaznego nam kraju, jakim jest to Rosja, no, próbowano tym słynnym resetem, którego wyrazicielem był i Donald Tusk i minister Sikorski, próbowano za Radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Radio Conchita podpisała porozumienie z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosji. I to było już wtedy, kiedy Rosja zajęła sporą część Gruzji i zaatakowała Ukrainę. Więc to są rzeczy niebywałe. Tego się nie da przykryć. Odpowiedzialność polityczną tamta ekipa już poniosła, bo została w wyniku demokratycznych wyborów odsunięta od władzy, no ale ten audyt
jest taką oceną merytoryczną tamtych rządów i jak rozumiem, już stał się podstawą kierowania wniosków do prokuratury, bo tego tak nie można zostawić. Polska opinia publiczna nie może być traktowana ciągle jak małe dzieci, że mówimy o nadużyciach, o bezwzględności władzy, o łamaniu prawa, a następnie nikt z tego tytułu nie ponosi konsekwencji. Teraz będzie inaczej. Tak jak powiedziałem, odpowiedzialność polityczna została poniesiona przez tę ekipę we wrześniu. Polacy zdecydowali się odsunąć ją od władzy, a teraz będzie po kolei odpowiedzialność merytoryczna. Poszczególni ministrowie, w tym minister obrony narodowej, będą kierowali wnioski do prokuratury i ludzie za to odpowiedzialni będą musieli się wytłumaczyć prokuratorom, a później niezawisłym sądom. No właśnie. Swoich dokonań. No ale widzimy, panie doktorze, panie pośle, tutaj się robi nam znów taki młynek w głowie, bo kiedy minister prawomocny ujawnia audyt, część audytu, bo wszystko nie można, bo wiadomo, tajemnica wojskowa i państwowa, no to się mówi, że to jest upolitycznienie, że on wykorzystuje to po to, żeby mścić się na, prawda, oponentach politycznych. Natomiast jeżeli opozycja, prawda, robi sobie żarty z tych działań, prawda, prawomocnych, no to jest działanie w obronie demokracji, to jest głos wolności słowa i tak dalej. To jest właśnie po to, żeby zmienić, wpływać na myślenie odbiorcy, czyli obywatela, czyli wyborcy, koniec końców. Tak, to prawda. No, to jest taka nieudolna dosyć próba odwrócenia uwagi od swojej odpowiedzialności. No, doprowadzili do takiego stanu polską armię. Zresztą minister ujął w takim dramatycznym sformułowaniu, co wam Polska zrobiła, że zostawiliście ją bezbronną. Oczywiście to jest kwintesencja tych 20 lat rządów i odpowiedzialności za armię. Także pamiętajmy marszałka Sejmu, a później prezydenta Bronisława Komorowskiego, który wcześniej był przecież ministrem obrony w rządzie AWS-u. Proszę ojca, ponieważ wspomniał ojciec o tym wątku ekonomicznym, to chcę tylko przypomnieć, bo minister mówił o rzeczywiście nieracjonalnym wydawaniu pieniędzy, ale był jeszcze taki powietrze chętnie pomijany, że w sytuacji, kiedy Rosja już przejawiała, a nawet realizowała tą swoją agresywną politykę wobec niektórych krajów, które kiedyś były w jej składzie, mam na myśli Gruzję i Ukrainę, to wtedy dokonywano oszczędności na tych wydatkach administracyjnych, na tych wydatkach właśnie związanych z modernizacją armii. Dość powiedzieć, że w latach 2008-2013 podczas rządów Donalda Tuska i kolejnych ministrów obrony narodowej nie wydano na modernizację około 10 miliardów złotych. To są roczne wydatki modernizacyjnej naszej armii. W ten sposób straciliśmy bardzo dużo czasu. Teraz nowa władza musi podejmować bardzo szybko decyzje poprawiające stan naszej armii, także uruchamiające te wydatki modernizacyjne, bo rzeczywiście jesteśmy, co tu się dużo oszukiwać, no, jednym z krajów, który jest zagrożony tą agresywną postawą naszego sąsiada Rosji. I nic no właśnie słuszniejszego, jak doprowadzenie armii do takiego stanu, że będzie gotowa, że będzie tak uzbrojona, że Rosjanie 5 razy się zastanowią, jeżeli by chcieliby podjąć decyzję dotyczącą zaatakowania naszego kraju. Więc straciliśmy 8 lat no właśnie na tego rodzaju marnowanie pieniędzy, a często ich niewydawanie, o czym właśnie przed chwileczką powiedziałem, a teraz z dużym trudem trzeba ten czas nadrobić, ale kiedyś brzmi to słowo, kiedy był problem słabej jakości polskiej floty powietrznej, to ówczesny minister obrony, potem prezydent, chodzi o Komorowskiego, mówił, że polski lotnik na drzwiach od stodoły może latać. No, to jest tego typu argumenty. Tak, to były takie argumenty właśnie wtedy ministra obrony narodowej, kompromitujące zupełnie tego człowieka, później niestety naszego prezydenta. Więc proszę ojca, ta ekipa w 2008 roku, przejmując władzę, uznała, że no jakby historia się skończyła, wokół nas są sami przyjaciele. W związku z tym te duże wydatki na armię zapisane w budżecie, bo przypominam, wtedy obowiązywał ten wskaźnik 1,95, teraz 2% PKB na obronę, no to już nie trzeba specjalnie się z tym śpieszyć i wydawać tych pieniędzy, no bo skoro
skoro nie mamy wokół samych przyjaciół, to nie musimy się zbroić. I tak do tych wydatków podchodzono. Część tych wydatków zmarnotrawiono, minister Macierewicz o tym mówił, a część po prostu minister finansów zabrał, uznając, że są inne cele, w tym także zmniejszenie rozmiaru deficytu budżetowego. I ministrowie obrony narodowej na to pozwalali. I ówczesny prezydent Komorowski także się z tym godził, przecież zwierzchnik sił zbrojnych. A teraz, no właśnie, wielki krzyk, że pokazuje się prawdę o stanie armii. Nie można armii zmieniać w sytuacji, kiedy nie oceni się fachowo jej obecnego stanu. I minister Macierewicz miał nie tylko obowiązek polityczny, żeby to zrobić, ale obowiązek dobrego urzędnika, cywilnego zwierzchnika sił zbrojnych, żeby pokazać, z jakiego poziomu startuje, w jakim momencie przejmuje armię, w jakim jest ona stanie, żeby z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski i za jakiś czas pokazać, jakich zmian dokonał i na czym one polegają. To jest ewidentnie obowiązek każdego urzędnika, w tym także ministra, więc to jest zrobione naprawdę profesjonalnie. Jeszcze raz podkreślę, bo to umyka z pola widzenia, to właśnie, że minister posługuje się ogólnikami, jakimiś insynuacjami. Komisja Obrony Narodowej, wszyscy posłowie, w tym posłowie opozycji, został im przedstawiony audyt na piśmie, dokładnie wszystkie ustalenia, mogli się tym zapoznać, natomiast dokument ten jest niejawny, więc udawanie teraz, że oni nie wiedzą, o czym minister mówił, że to są pomówienia jakieś, że to są stwierdzenia daleko wykraczające poza stan rzeczy, no jest rzeczywiście próbą wprowadzania w błąd opinii publicznej. No i co to się dużo oszukiwać, no takim nieudolnym odwracaniem uwagi od swoich win. No właśnie, to jest tylko, panie pośle, no panie doktorze, takie, że powiem, naświetlenie sprawy niedogłębne, bo mamy tylko parę minut, natomiast warto to obserwować i patrzeć jeszcze na inne też tutaj działy. Tak, to prawda, teraz jak zasygnalizowałem, poszczególni ministrowie będą składali po prostu na podstawie tego audytu wnioski do prokuratury, bo to są czyny kryminalne i ci ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, muszą się z tego wszystkiego wytłumaczyć. Prawdopodobnie będą stawiane zarzuty, później będą procesy sądowe. Wreszcie z tym brakiem odpowiedzialności za swoje czyny trzeba w Polsce skończyć i ta ekipa się do tego zobowiązała i to krok po kroku rzetelnie realizuje. Dziękuję bardzo za rozmowę i za komentarz, panie pośle. Pozdrawiam bardzo serdecznie, sobie. Pozdrawiam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękujemy. Naszym gościem był pan doktor poseł Zbigniew Kuźmiuk. Przypomnę, sprawa kilkoro byłych ministrów obrony zareagowało na miażdżący dla koalicji PO-PSL audyt w MON-ie. No i właśnie o tym mówił pan poseł. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie.